Witamy na czwartym spotkaniu nauki z książki Mathematics for Machine Learning. Dziś będziemy kończyć zadania w takim zakresie, w jakim nam się uda, te, które zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Także będę prezentować ja i Ania i zacznę ja. Także wyszeruję screen. I pierwszym zadaniem, które jest do zrobienia, jest znalezienie zbioru wszystkich rozwiązań dla następujących systemów, układów równań zdefiniowanych takim równaniem AX równa B i A i B są podane, czyli są tu dwa przykłady. No i takie przypomnienie z książki, czyli jakie jest ogólne podejście, żeby rozwiązać tego typu zadania. Więc pierwszy krok to znalezienie rozwiązania szczególnego tego równania AX równe B. Drugi krok to znalezienie wszystkich rozwiązań równania AX równe 0, a trzecie to po prostu dodanie tych dwóch rozwiązań, żeby otrzymać rozwiązanie ogólne. I ponieważ będziemy też skrótowo omawiać te zadania, to pierwsza rzecz, którą powiem, to przede wszystkim nie będę rozwiązywać podpunktu A. Tutaj poprzez operacje wierszowe wykonywane na macierzy rozszerzonej będziemy dochodzi się do układu równań sprzecznych, więc to jest mało ciekawy przypadek, który nie będzie miał rozwiązań. Także jeśli ktoś jest ciekawy i chce wykonać jako ćwiczenie, no to po prostu robiąc operacje wierszowe na macierzy rozszerzonej, dostaniemy w pewnym momencie taki wiersz, że będziemy mieli tu same zera, a tutaj coś różnego od zera. No i w takim wypadku wiadomo, że to jakikolwiek x by nie był, to ponieważ te x-y wszystkie są przemnożone przez zera, to musi wychodzić 0, a teoretycznie powinno wychodzić co innego, no i w takim razie nie dostajemy żadnego rozwiązania. No i w takim razie przejdę do podpunktu B. Więc jak to będzie wyglądać w tym podpunkcie B, to tak na szybko narysuję, naszkicuję je, co się tutaj dzieje. Także mamy po pierwsze ten układ równań AX równa się B. No i A było zdefiniowane w sposób następujący. 1, 1, 2, minus 1. Tutaj kolumna z samych zer. I macierz rozszerzoną zapisujemy tak, że tu się robi pionową kreskę i po macierzy A zapisujemy od razu macierz B. To jest taka skrótowa forma zapisywania takich układów równań. To omawialiśmy na jednym z poprzednich spotkań. No dobrze, więc operacje wierszowe, to tak gwoli przypomnienia, to polegają na tym, że przede wszystkim możemy zamieniać miejscami całe wiersze, możemy przemnażać każdy wiersz razy jakąś stałą różną od zera i możemy do jednego wiersza dodawać też inny. I te operacje wierszowe to możemy na przykład zapisać w ten sposób, że transformujemy tę macierz, bo to nie jest, będzie takie równoważne przekształcenie. I takie szybkie
różne przekształcenia, to będzie, nie będę pisać wszystkich, napiszę co zrobiłam, czyli tu zrobiłam plus R4, tutaj plus 2 R4 plus R1, otrzymałam pewną macierz, nie będę jej całej pisać, napiszę tylko końcową, ostatecznie, ale też chcę po prostu zapisać, jakie operacje mnie do niej doprowadziły, jakby ktoś chciał to sobie powtórzyć. Tutaj w tym momencie zrobiłam plus R4 i trzeci rządek razy 1/3. A następnie, ale to może już w następnym kroku, czyli mam tę macierz, zamieniłam R2 i R3. Następnie czwarty wiersz był minus 3 R2. Znaczy trzeci wiersz był minus 3 R2, czwarty minus 1 R2. Tutaj trzeci wiersz razy 1/2, a czwarty razy minus 1. Później ten trzeci i czwarty zamieniłam miejscami. Tak to trochę wygląda abstrakcyjnie teraz, ale chcę pokazać, co już jak zrobimy te operacje, które są takimi wyłącznie operacjami arytmetycznymi. Czyli mam jeszcze plus 2 R3 dla pierwszego wiersza, dla drugiego wiersza plus R3. I to już po tych całych przekształceniach, czyli było ich sporo, ale to szkoda czasu na wykonywanie ich wszystkich. Jeśli ktoś będzie miał ochotę powtórzyć to zadanie, to może właśnie spróbować te same operacje wykonać i doprowadza to do takiej macierzy. A, to jest ta sama macierz, muszę cofnąć, znaczy ta sama kolumna. Pomyliłam się w przypisywaniu tutaj. Jest minus 1, minus 2, minus 1, 0. I po kresce 3, 0, minus 1, 0. I w związku z tym jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie szczególne. No i rozwiązanie szczególne będzie polegać na tym, że po prostu jaki x, spojrzymy sobie na tę macierz i znajdziemy najprostszy x, jaki spełnia to równanie. Więc jak spojrzę na takie równanie, które jest rzeczywiście, to jest tak jakbym miała x1 minus x5 równe 3, to w tym momencie, tak jak algorytm nam pokazuje, to można stwierdzić, że jeżeli wezmę po prostu x1 równe 3, a x5 równe 0, to będzie to działać. Czyli będę miała tu 3, tu 0 już wiem. No i rzeczywiście to te x5 po prostu będę zerować w każdym z tych równań i dlatego x2 na przykład wyjdzie mi po prostu 0. Wiem też, że x4 musi mi wyjść minus 1, no a tego wiersza, w którym tego wyrazu wiodącego nie mam, też po prostu wpiszę 0. Mogłabym wpisać w sumie cokolwiek tutaj, bo przecież to się mnoży i tak przez 0 za każdym razem, ale tak
bardziej elegancko, powiedzmy, w tym momencie będzie wyglądać z tym zerem. Czyli rozwiązanie szczególne, jak się wstawi, jak się wymnoży, to rzeczywiście dostaniemy ten macierz. No i to jest rozwiązanie szczególne. Więc wracając do ogólnego algorytmu rozwiązywania, no to rzeczywiście mamy znalezione rozwiązanie szczególne, a teraz to, co trzeba zrobić, to znaleźć wszystkie rozwiązania AX równe 0. No i to można zrobić w podobny sposób, znaczy wykonując te same operacje wierszowe, tylko trzeba zinterpretować tę część macierzy odpowiadającą macierzy A i można zastosować sztuczkę minus 1, która była wspomniana w książce i też wcześniej wspominaliśmy ją na jednym spotkaniu, czyli mając macierz w formie zredukowanej do tam, gdzie nie mamy wyrazów wiodących w kolumnie, dodajemy jakby dodatkowy wiersz, który w tym miejscu ma minus 1. Czyli tak jak tutaj, nie mieliśmy wyrazu wiodącego w kolumnie drugiej, więc wstawiamy jako wiersz drugi taki wiersz, który ma 0 i minus 1 w tej drugiej kolumnie. Pozostałe przepisujemy bez zmian, no i też na końcu mamy minus 1, bo nie mieliśmy wyrazu wiodącego w kolumnie piątej. I stąd jako rozwiązania równania AX równe 0 można wziąć po prostu te kolumny, które mają minus 1 wymnożone przez pewne parametry. W takim razie zróbmy to właśnie w ten sposób, czyli to jest ta część macierzy i jeżeli będę chciała ją zapisać w tej formie asfalką z tym minus 1, to powstanie coś takiego, czyli to przepisuję bez zmian. Drugi wiersz, druga kolumna też miała wyraz wiodący, więc mogę to drugi wiersz przepisać, no ale w trzecim go nie było, także jako trzeci wiersz wpisuję 00 minus 100. W czwartym mamy 1 minus 1. Może to ładniej zapiszę. No i w tym triku minus 1 też jak mamy wiersze, które są samymi zerami, to je po prostu omijamy. No ale tutaj nie mieliśmy wyrazu wiodącego w piątej kolumnie, więc muszę dodać ten piąty wiersz z minus 1 na miejscu piątym. Czyli patrząc na ten macierz, jako nasze rozwiązanie ogólne będziemy mieli tę kolumnę i tę kolumnę. W takim razie do rozwiązania szczególnego właśnie dopisuję parametr i wektorem tutaj jest tego typu wektor. No i też drugi. No i ten trik z minus 1, no to jest taka metoda trochę algorytmiczno-pamięciowa, ale to rzeczywiście jak się nad tym dłużej pomyśli jako nad równaniami tego typu, właśnie nawet rozpiszę sobie z tymi x-ami, no to rzeczywiście wychodzi dokładnie to samo, więc jeżeli to skraca czas, to dlaczego nie? Także to byłby koniec tego zadania. Kolejnym zadaniem jest bardzo podobne, czyli właściwie używając tego samego algorytmu, czyli eliminacji Gaussa, czyli sprowadzanie do postaci macierzy zredukowanej, znaleźć wszystkie rozwiązania takiego równania.
W związku z tym może podam odpowiedź, jaka wychodzi, jaka mi wyszła. Także ponieważ nie mamy odpowiedzi w książce, to każdy będzie mógł sobie też sprawdzić. Więc do zadania 2.6. Metoda jest zupełnie identyczna jak w poprzednim zadaniu, czyli robimy operacje wierszowe. Tutaj rzeczywiście mamy już macierz w takiej dość przyjemnej formie, więc nie jest to aż tak dużo przekształceń. No i ostatecznie to, co ja otrzymałam, to było, że x równa się... Czyli to rozwiązanie szczególne. Można by powiedzieć, że bardzo mało ciekawe te wektory. I z powodzeniem można je oczywiście zapisać po prostu na przykład ten jako 1, 0, 0, 0, 0. No bo to nie ma znaczenia, jakąkolwiek byśmy stałą tu nie włączyli dodatkowo, no to ona się zawiera jakby w tej stałej lambda 1, bo te lambda wszystkie przebiegają przez wszystkie liczby rzeczywiste, więc te wektory, to rozwiązanie, taki zapis rozwiązania nie jest unikalny. Można zapisać też w inny sposób i może on być też dobry. To też wspominaliśmy na którymś spotkaniu, że właśnie te zapisy to jest zero. Nie są unikalne i można to też w różny sposób przeskalować, no ale używając tej metody, tego algorytmu, do takich właśnie doszłam. No dobrze, to w takim razie te dwa zadania, które polegały na tym, żeby rozwiązać te układy dwóch równań, to już omówiliśmy i w takim razie oddaję głos Ani, która zajmie się którymś z kolejnych zadań. Dzięki. Okej, to teraz ja spróbuję. Dobrze, chyba widać. Mam zrobić zadanie 2.7 i 2.8. W zadaniu 2.7 mamy znaleźć wszystkie rozwiązania trójwymiarowe równania ax równa się 12x, gdzie a jest daną macierzą, a dodatkowy jest warunek, że suma po współrzędnych jest równa 1. I aha, gdzie ja to mam? I tu będzie tak. Tu oczywiście jeszcze tych zadań nie zrobiłam, ale to następnym razem. To są poprzednie zadania. I tu jest A7. Więc tak, właściwie zawsze jak zabieram się za macierz, to najpierw sprawdzam wyznacznik. Wyznacznik, czy jest niezerowy przypadkiem. No tu akurat jest niezerowy, więc rozpisuję ten układ równań tak, bo trzeba by mnożyć a razy x. Dostajemy taki układ równań i rozwiązanie spełnia nam taką zależność, gdzie x3, ta trzecia współrzędna jest po prostu dowolną stałą. I ja zwykle zapisuję tak, że w takim razie rozwiązanie, czyli wektor x o współrzędnych x1, x2, x3, to jest wektor, no to stąd wyliczyłam tutaj, że jak 2x1 jest równe 3x3, no to oczywiście tu jest 3 drugie x3. I ten x3 możemy traktować jako parametr razy wektor kierunkowy całego rozwiązania. To jest ogólna postać rozwiązania tego układu równań. A teraz ten dodatkowy warunek, że współrzędne mają się równać 1, no to wstawiam to po prostu tu i wychodzi, że x3 jest równe 1/4, czyli odpowiedź jest taka 3/8, 3/8, 1/4.
To się dosyć prosto liczy. Dobrze, teraz tak, zadanie 2.8. A jeszcze takie pytanie, bo ja teraz przez chwilę się zastanawiając, to do tego doszłam, ale może takie krótkie wytłumaczenie właśnie, dlaczego to ax równe 12x, to z prawej strony dostajemy 12x1 w pierwszym, 12x2 w drugim, 12x3 w trzecim równaniu. To pewnie w sumie prosta rzecz, ale tak przez chwilę się zastanawiałam nad nią. No tak, bo z prawej strony mamy stałą razy wektor, a z lewej strony mamy macierz razy wektor. W związku z czym z tej lewej strony tutaj mamy właśnie, tu nie mam napisanej macierzy, macierz jest tu. 6, 4, 3 razy wektor x1, x2, x3, no to jest ten pierwszy wiersz. To ten ostatni to jest 0, 8, 0, czyli wychodzi mi 8, x2 równa się 12, x3. Tak to wychodzi. To jakby nawet z schematu, jak się rozpisze z tego schematu falka mnożenia macierzy, to bardzo ładnie wychodzi. No tak, rzeczywiście. Dzięki. Zadanie 2.8 bardzo proste jest, bo trzeba znaleźć macierze odwrotne. I tak, żeby w ogóle zabrać się za macierz odwrotną, trzeba najpierw sprawdzić, czy ta macierz jest nieosobliwa, czyli czy jej wyznacznik jest różny od zera. I w przypadku A, jak policzyłam wyznacznik, to wychodzi 0. Wyznacznik jest 0, czyli macierz odwrotna nie istnieje. Koniec roboty. Natomiast w drugim przypadku wyznacznik, tu, tak, wyznacznik jest 1, jest różny od 0. I to jest macierz odwrotna wyliczona. I od razu powiem tak, owszem, są metody liczenia na piechotę macierzy odwrotnej, wzory i inne sztuczki, ale właściwie ja uważam, że nie ma się co szarpać, jeżeli są narzędzia i tutaj na przykład znalazłam bardzo fajny matrix kalkulator, gdzie po prostu się wstawia, znaleźć wyznacznik, proszę, pyk, znaleźć macierz odwrotną, jest, wszystko, rząd, co chcemy, mnożenie dwóch macierzy. Oczywiście takich narzędzi jest pełno, to nie jest tak, że ja to akurat reklamuję, ale to mi wyskoczyło pierwsze z brzegu i spasowało mi całkiem. Także myślę, że nie ma co się za bardzo skupiać na tym, jak ręcznie policzyć macierz odwrotną, skoro szybciej jest w palca wstukać i mieć wynik. No więc tu jest odpowiedź. No i to tyle. Teraz zadanie 2.9, przekazuję głos do studia. Dzięki. No taki komentarz jeszcze. W książce był podany jeden sposób chyba na liczenia tych macierzy odwrotnych, takich zapisywanie macierzy rozszerzonej, także jakby ktoś chciał poćwiczyć, to rzeczywiście też może spróbować tą metodą z książki, posiłkując się naszymi wcześniejszymi nagraniami, no ale też no bo Ania pokazała odpowiedź, także rzeczywiście też do sprawdzenia, no i wstukując po prostu w te narzędzia różnego typu też można sobie szybko sprawdzić, czy było dobrze. Okej, no to ja przechodzę do następnego zadania. A, i to jest to zadanie, z którym miałam trochę wątpliwości, także to tak się zastanawiam, czy nie zostawić go na później, może zostawię na później, to będziemy mogli podyskutować, więc przejdę na razie do zadania 2.10. Więc to zadanie, w tym zadaniu mamy sprawdzić, czy te zbiory wektorów to wektory liniowo niezależne. I takie przypomnienie z książki, co należy zrobić, tam był podany przykład właśnie, co należy zrobić, żeby sprawdzić, czy są liniowo niezależne. No i rzeczywiście taka interpretacja jedna to, że jeżeli wektory, taka właściwość jedna, że jeżeli wektory są liniowo niezależne, to w takim razie, jeżeli się zapisze ich liniową kombinację, którą przyrównamy do zera, to żeby one były liniowo niezależne, to musi się okazać, że rozwiązując to równanie, muszą nam wyjść te lambdy równe 0, że nie może być żadnego rozwiązania
innego, czyli żeby otrzymać 0, to musimy wyzerować wszystkie współczynniki. I rzeczywiście można to znowu sprawdzić, doprowadzając macierz do formy zredukowanej wierszowo. Także w tym przypadku, jak oni podali, to te wektory były liniowo niezależne, bo w każdej kolumnie otrzymali wyraz wiodący i z tego wynikało, że musiałyby być wszystkie trzy lambdy zerami, żeby otrzymać zero. No a w naszym przypadku, wróćmy do niego, no to co trzeba zrobić przede wszystkim? Przede wszystkim trzeba te wektory zapisać sobie właśnie w postaci takiej macierzy, czyli tak jak zwykle, tylko że tutaj rolę naszej niewiadomej będzie taki wektor lambda spełniał. Także wracając tu, jeżeli mamy te wektory, to tak jakbyśmy mieli zapiszę jeszcze raz te wektory. To tak jakbyśmy mieli taką macierz. 2, minus 1, 3, 1, 1, minus 2, 3, minus 3, 8. Wymnożone przez pewne lambda 1, lambda 2, lambda 3 i rozwiązujemy to, aby było to równe wektorowi zerowemu. No więc tak jak wcześniej w rozwiązywaniu równań, w zadaniach o rozwiązywaniu układów równań pokazywałam, no to robimy te operacje wierszowe na elementach, żeby znaleźć rozwiązanie tego typu równania. I w tym przypadku okazało się, że jak zrobiłam parę takich przekształceń, to doprowadziło mnie to do macierzy. Tego typu. I tutaj widać z postaci tej macierzy, że rzeczywiście w trzeciej kolumnie nie mamy współczynnika wiodącego i możemy zauważyć, jeżeli rozpiszemy to w postaci równań, że będzie tak, że x3 to jest 2x1 minus x2. To wynika z tego, jak wygląda ta trzecia kolumna, bo operacje wierszowe, tak jak je wykonywaliśmy, jakby nie zmieniały nam tego jakby charakterystyki tego układu i rzeczywiście, jeżeli ta trzecia kolumna to jest 2 razy pierwsza i minus 1 razy druga, to tak samo będzie z tymi wektorami, no więc takie nawet szybkie sprawdzenie można sobie wykonać, że jak zrobię 2 razy ten pierwszy wektor i odejmę drugi wektor, to mam co? 4 minus 1 to jest 3, tu jest minus 2, minus 1, to jest minus 3, a tutaj 6 minus minus 2, czyli plus 2, to jest 8, czyli rzeczywiście otrzymałam trzeci wektor. A to można przedstawić też w postaci, że mamy coś takiego i to jest równe wektorowi zerowemu, czyli z tej definicji wektorów liniowo niezależnych, że to by musiało być 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy te lambdy równa się 0, no to widać, że tu jest nieprawda, bo tu te lambdy nie są równe 0, bo mamy lambda 1, 2, lambda 2 równe minus 1, lambda 3 równe minus 1, a mimo wszystko otrzymujemy wektor zerowy. Więc rzeczywiście wychodzi, że te wektory nie są liniowo niezależne,
czyli są liniowo zależne tym samym. No i jest też drugi podpunkt, który można wykonać zupełnie. Ja tylko się wtrącę do tego, przepraszam Cię, wtrącę się do tego punktu pierwszego, znaczy A, bo właściwie w takiej sytuacji, jak mamy trzy wektory o trzech współrzędnych, czyli 3x3 i ta macierz, którą tutaj liczysz, jest 3x3, to właściwie najprościej sprawdzić liniową niezależność jest przez policzenie wyznacznika. I tutaj ten wyznacznik, jak się policzy, policzyłam go, to wychodzi 0. Jak jest 0, no to znaczy właśnie, że są liniowo zależne. No tak. To też jest taka właściwość wyznacznika rzeczywiście też. Właśnie jak się patrzy nawet na taką macierz, to widać od razu, że wyznacznik jest równy z 0, bo mamy ten zerowy wiersz. No a operacje wierszowe, z tego co pamiętam, nie zmieniają wyznacznika, także to by było rzeczywiście równoznaczne. No w przykładzie B akurat nie mamy takiej sytuacji, będziemy mieli macierz 5x3, bo mamy takie wektory. I to, co mi wyszło znowu, no to z tych trzech wektorów można znowu zapisać macierz, także w ten sposób. Też jest dość prosta i po przekształceniach, po operacjach wierszowych wyszła mi taka macierz. No i w tym przypadku mamy w każdej kolumnie ten współczynnik wiodący, także wektory tutaj wyglądają na liniowo niezależne. Czyli taki przypadek analogiczny do tego, tutaj też otrzymaliśmy, tutaj też w tym przykładzie otrzymane było, że mieliśmy te współczynniki wiodące w każdej kolumnie, no i to oznaczało, że te wektory są liniowo niezależne, no i też jak spojrzy się na tę macierz po liniowych przekształceniach, no to żadnego z tych wektorów nie można przedstawić jako jakiejś kombinacji liniowej pozostałych, co jest równoważnym warunkiem, żeby były liniowo niezależne, no i w takim razie one są liniowo niezależne. I to już koniec zadania 2.10 i tak jak mówiłam, no to 2.9, ponieważ miałam wątpliwości, to może zostawimy sobie dyskusję na koniec, więc Ci przekażę głos, Aniu, do kolejnych zadań. Dobrze, to ja teraz znowu szeruję i teraz mamy zadanie 2.11. Czyli zapisać dany wektor jako liniową kombinację trzech wektorów tutaj. I 2.11. Czyli tak, kombinacja liniowa ze współczynnikami ABC, czyli Y mój, to są właśnie, no, suma właśnie tych wektorów pomnożona przez ABC. Jak to się wymnoży wszystko, to dostajemy taki układ równań. No i to się liczy po prostu. Pracowicie liczy i tu jest podana odpowiedź. Wyliczyłam, to jest minus 6, 3 i 2. To jest takie ćwiczenie typowo rachunkowe, to się nic nie dzieje właściwie. I więc następne zadanie. O, tu jest takie zadanie. Właśnie mamy dwie podprzestrzenie w R4. U1 jest rozpięta na tych trzech wektorach, a U2 jest rozpięta na tych trzech wektorach. I mamy określić bazę części wspólnej tych dwóch przestrzeni. No i tak to można zrobić na dwa sposoby. Tu popatrzmy. Pierwszy sposób jest taki jak w przykładzie 2.17. Czyli napisać macierz ze wszystkich sześciu wektorów i przerobić na macierz schodkową, tą zredukowaną przez metodę eliminacji Gaussa,
I to było, przepraszam Was, 2.17. Miałem szukać tego przykładu. No, poszukam. Nie napisałam sobie, na której to stronie jest. Sześćdziesiąt sześć. To ma 66? Tak. Czekaj, ale to mój 2.17 to troszkę. Nie tu. Jeszcze trochę. 66. Ta pierwsza. Chodzi ci o zadanie, prawda? Nie, to chodzi mi o przykład. Dwa... A, to przepraszam cię bardzo. Jakoś... To ma 46 już. Już jestem niedaleko. Co to jest za zamieszanie? To. O. Bo tutaj mieliśmy określić bazę przestrzeni tutaj w R5 i trzeba było te wektory, które rozpinają przestrzeń, wektory rozpinające przestrzeń zapisać jako macierz, zrobić z nich macierz schodkową i patrzeć tutaj, które są właśnie te wektory niezależne, które mają ten element wiodący. No i tutaj było to rozpisane, że x1, x2, x4 było bazą. No i tak samo można zrobić w tym zadaniu, ale ja stwierdziłam, że zrobię to inaczej, bo tak, sprawdziłam sobie rząd tego pierwszego układu rozpinającego i wyszło mi 2. To znaczy, że tylko 2 wektory z tych 3 są liniowo niezależne. Tak, no to wynika z rzędu. Mogę sobie wziąć dowolne 2. Na wszelki wypadek sprawdziłam, czy faktycznie te 2 są dalej liniowo niezależne. I to samo zrobiłam dla macierzy, dla przestrzeni U2. Też okazało się, że tak naprawdę są tylko 2 liniowo niezależne wektory. I ten trzeci zależny odrzucam. I z wybranych wektorów, czyli teraz już mam tylko 4 wektory, 2 wektory z U1 i 2 wektory z U2, układam sobie macierz i też sprawdzam rząd. Rząd macierzy tej 4 wyszło mi 3. Czyli nadal z tych 4 wektorów tylko 3 są liniowo niezależne. I wystarczą tylko 3. W jaki sposób je wybierzemy, nie ma to znaczenia. Grunt, żeby wybrać te, które są niezależne. Czyli ja wybrałam sobie te 2 pierwsze to są z U1, a ten ostatni jest z U2. I one rozpinają tę część wspólną. No taka sztuczka. Mam nadzieję, że jest w miarę zrozumiała. Znaczy ja tylko się zastanawiałam, bo w kolejnym zadaniu, to znaczy w 2.13 też miałam ten iloczyn zbiorów i też znalazłam ten sposób, że to jest przestrzeń rozpinana jakby przez wszystkie te wektory, które są definiowane, które definiują te podprzestrzenie. Ale w takim razie zastanawiam się, dlaczego to jest iloczyn tych 2 zbiorów, a nie suma tych 2 zbiorów jakby, tych podprzestrzeni. Tak trochę miałam tego typu przemyślenia. I to rzeczywiście wychodzi tak jak powinno, tylko tak koncepcyjnie powiedzmy, że to były moje dodatkowe przemyślenia. No to musiałabym się zastanowić. No. Także na razie tutaj ci przekazuję do następnych zadań. Dzięki. Dobra. W 2.13 czy też w 2.14. Okej. Okay. Kolejne zadanie to 2.13, gdzie właśnie mam tego typu przypadki, czyli mam 2 podprzestrzenie U1 i U2 i U1 to jest
przestrzeń stworzona przez rozwiązania równania a1x równe 0, a u2 zupełnie analogicznie rozwiązaniem równania a2x równe 0. Więc najpierw to, co jest do zrobienia, to znalezienie wymiarów tych podprzestrzeni. No ale żeby to zrobić, to taka zależność, która była podana także w książce, że jeżeli mamy macierz A, to podprzestrzeń rozwiązań, podprzestrzeń rozwiązań takiego równania AX równe 0 ma wymiar N minus rząd macierzy A. No i spójrzmy na macierz A, żeby najpierw powiedzieć, jaki jest N. Więc N w tym przypadku to będzie 3 dla obu tych macierzy. No i teraz co jest do sprawdzenia, to sprawdzenie rzędu macierzy A, czyli to jest też coś, co się pojawiło już dzisiaj. I można to zrobić w ten sposób, że taka zależność rząd macierzy to jest po prostu liczba liniowo niezależnych kolumn albo tak samo też można powiedzieć, że liczba liniowo niezależnych wierszy to jest właśnie rząd macierzy. Więc to, co było w poprzednich zadaniach, czyli sprawdzenie liczby liniowo niezależnych wektorów, to jest dokładnie tego samego typu zadanie, co sprawdzanie rzędu macierzy. I to też można wykonać właśnie wykonując te wierszowe operacje i sprawdzając, ile jest liniowo niezależnych wektorów, także może zrobię to najpierw dla macierzy A1 i zobaczymy co się stanie. Więc macierz A1 wyglądała w ten sposób, że mamy 1, 1, 2, 1. Zero minus 2, 1, 0. I rzeczywiście po zrobieniu tych wielu liniowo operacji wierszowych dostajemy macierz, no nie tak wielu, nie jest taka trudna ta macierz. Ja dostałam coś takiego. Czyli tę macierz schodkową. I jak się spojrzy na tę macierz i na liczbę współczynników kolumn, które posiadają współczynniki wiodące, to jest to 2, więc liczba liniowo niezależnych kolumn to jest 2, więc rząd macierzy A1 też jest równy 2. Czyli można zapisać, że rang A1 jest równy 2. No i w takim razie zgodnie z tamtą własnością, którą wcześniej przedstawiłam, to wymiar U1 będzie równy 3, bo mieliśmy 3 kolumny i minus rząd macierzy, czyli 2, czyli ostatecznie dostajemy ten wymiar 1. Analogicznie można zrobić z macierzą A2 i mi wyszło, że ona też ma wymiar A2 i w związku z tym wymiar U2 był też równy 1. A co jest jeszcze ciekawsze, wyszła mi w ogóle ta sama macierz schodkowo zredukowana. I jak spojrzymy, co dalej mamy zrobić, czyli znaleźć bazę przestrzeni U1 i U2. Znając ich wymiar, możemy od razu się spodziewać, ile tych wektorów bierzemy.
No i bazę weźmiemy w ten sposób, że stosując tę sztuczkę z minus jedynką, weźmiemy tę trzecią kolumnę, czyli wektor, który będzie bazą, będzie wyglądał w ten sposób. W jednym i w drugim przypadku, bo otrzymaliśmy tę samą macierz. I ponieważ otrzymaliśmy tę samą macierz i mamy te same podprzestrzenie, no to ich część wspólna i baza tej części wspólna jest po prostu tym samym wektorem. To tu nie było żadnego kłopotu z tym, o ile wszystko dobrze przekształciłam. I tak właśnie wychodzi, więc przechodząc do... może jeszcze przykład, tak jak w książce był podany, jak znaleźć bazę, to właśnie można to sprawdzić w ten sposób, że zapisać wektory, które rozpinają tę przestrzeń i znaleźć wektory liniowo niezależne i te wektory liniowo niezależne będą tworzyć bazy, tak jak wspominała Ania. Przechodząc do zadania 2.14, tutaj jest zupełnie takie same polecenia, ale zmieniają się macierze, więc w tamten przypadek był taki mniej ciekawy, a tutaj z kolei znaczy prawie takie same polecenie, bo tam mieliśmy U1 i U2 jako przestrzenie, które były rozwiązaniami równania AX równe 0, a tutaj mamy po prostu sytuację, gdzie U1 i U2 są przestrzeniami, które są rozpinane przez wektory będące kolumnami tych macierzy. I to są te same macierzy, co mieliśmy w zadaniu 2.13 dokładnie, więc te przekształcenia do macierzy schodkowych, zredukowanych są zupełnie, można zrobić to zupełnie te same, otrzymać te same macierze schodkowe, zredukowane na koniec. No i jak spojrzymy na to, to w takim razie i w macierzy A1 i w macierzy A2 dostajemy, że liniowo niezależne są na przykład i x1 i x2, czyli cały wektor ten i ten będą bazą, czyli 2.14 bazą U1 będą te dwa wektory. No i analogicznie dla tej przestrzeni U2 bazą będą też dwie pierwsze kolumny macierzy A2. I w związku z tym możemy też właśnie z tych macierzy wywnioskować, jaki jest wymiar tych podprzestrzeni, czyli dimension U1 równa się 2, bo mamy dwa wektory bazy. No i dla U2 będzie dokładnie tak samo. Więc tylko jeszcze zapiszę te macierze, żeby było wiadomo, jakie one były, czyli było to 3, 1, 7, 3. Czyli te dwa wektory będą naszą bazą, czyli to będzie B1, tu B2. No i jak właściwie tym jednym przekształceniem, znaczy jednym jak jednym, ale tym przekształceniem do macierzy z schodkowej zredukowanej załatwiliśmy i podpunkty A i B, bo i wymiar tych przestrzeni się znalazł i
i baza też, no bo od razu widać z takiej postaci, które wektory są bazami, więc jedyną rzeczą, która jest do zrobienia, jest znalezienie bazy tej części wspólnej, tych właśnie przestrzeni. No i tak jak to mówiła Ania wcześniej, to możemy to zrobić w ten sposób, że zapiszemy te cztery wektory w postaci jednej macierzy i doprowadzając ją do postaci schodkowej, odczytamy, które z tych wektorów są liniowo niezależne. I w takim razie, które tworzą bazę. To, co mi wyszło, to, że otrzymałam po przekształceniach taką macierz, czyli tylko trzy wektory były liniowo niezależne, więc jako bazę mogę wziąć ten wektor i ten wektor, bo tutaj w tych kolumnach znajdowały się współczynniki wiodące. Te zadania wydają się bardzo na jedno kopyto, bo zawsze robimy właściwie to samo. Taki jest jeden algorytm, który pozwala na wyznaczenie właściwie wszystkiego, no ale to nawet i lepiej. Okej, to przekazuję głos Ani, jeżeli jeszcze dalej zadania zrobiła. Aniu, chyba, że masz jeszcze jakieś komentarze do tego, co ja... Nie, super, ja wszystko fajnie. Wszystko fajnie. Super, dzięki. Dobrze, to tak, teraz moje dwa zadania przysługują. I tak. Zadanie 2.15. Zostawiłam sobie na później, bo nie przeliczyłam go jeszcze do końca, bo trochę już zaczęło mi głowa puchnąć od tego. Więc przejdźmy do zadania 2.16, które właściwie jest tylko komentarzem, bo to jest dosyć proste zadanie na sprawdzenie, czy podane odwzorowanie jest liniowe. Jak popatrzymy na definicję liniowości odwzorowania, to chodzi o to, że funkcja na sumie daje sumę obrazów i mnożenie przez stałą też wychodzi przed obraz. To było ostatnio mówione przy okazji, jak było właśnie te iniekcje, surjekcje, odwzorowania liniowe, definicja 2.15, strona 48. Już sobie to klikniemy. To właśnie, czyli tak. Na sumie ma być suma obrazów i mnożenie przez stałą ma wychodzić nam przed funkcję. Ogólnie można to sprawdzić tutaj w definicji 2.15 na kombinacji liniowej, czyli jednocześnie suma i mnożenie przez stałą. OK. I teraz 67 z powrotem. Tu właściwie nie ma co opowiadać za dużo, bo w podpunkcie pierwszym mamy odwzorowanie, które dla funkcji definiuje całkę na danym przedziale AB. I funkcje L1 to są funkcje wszystkie, które są całkowalne na przedziale. Czyli chodzi o tylko takie zabezpieczenie, żeby ta całka była w ogóle wykonalna. Więc na wszystkich funkcjach, na których całkowanie jest możliwe, definiujemy takie odwzorowanie i to odwzorowanie jest jak najbardziej liniowe, ponieważ jednym z podstawowych twierdzeń jest takie, że całka sumy to jest suma całek i mnożenie przez stałą wychodziło przed całkę. Więc dokładnie to o to chodzi w liniowości. Analogicznie w punkcie B. W punkcie B mamy odwzorowanie, które funkcji przyporządkowuje pochodną. No i na tej samej zasadzie jest jak najbardziej liniowe, bo pochodna sumy to jest suma pochodnych i mnożenie przez stałą też wychodziło przed pochodną. Także jest liniowy.
Dobrze, na następnej stronie mamy przykład C, że mamy funkcję cosinus. Cosinus oczywiście nie jest funkcją liniową. Najprostsza odpowiedź jest, że przecież cosinus x plus y to nie jest cosinus x plus cosinus y, czyli nawet na sumie się rozsypuje. Mnożenie przez stałą zresztą też. Także to nie jest funkcja liniowa. D to jest odwzorowanie, które wektorowi w R3, startujemy z R3 i dostajemy wektor R2 przez mnożenie macierzy, przez macierz. To jest dana macierz i mnożymy przez nią. To odwzorowanie jest jak najbardziej liniowe. Czyli ja to tu przeliczyłam. Jest liniowe. Tak, tu, w punkcie D. Trzeba sprawdzić, że mnożenie na sumie x plus y to jest mnożenie razy x, dodać mnożenie razy y. To jest, że wystarczy pomnożyć lewa strona i wymnożyć prawą stronę i zobaczyć, czy wychodzi dokładnie to samo. I właściwie każde takie odwzorowanie, od razu powiem, tej postaci, że macierz razy wektor, to jest liniowe. Spełnia wszystkie warunki. I podpunkt E to jest odwzorowanie, które z kolei wektorowi w R2 przyporządkowuje wektor R2. I tu też mamy mnożenie przez macierz, taką specjalną macierz. Ale to jest na tej samej zasadzie, co w podpunkcie D. Wektorowi przyporządkowujemy wektor mnożony przez macierz. I to jest liniowe, spełnia te podstawowe warunki. Ta macierz tutaj w podpunkcie E jest o tyle specjalna, że to jest macierz obrotu o kąt fi. To jest po prostu obrót, tak zapisany. I jaką tu odpowiedź mam? Jest liniowe. I sprawdzenie jest analogicznie jak tutaj w podpunkcie D. Do zadania 2.15 to wrócimy przy następnym razem, jak doliczę do końca. No to cóż, oddaję głos. O, ale widzę, że miałaś też dalsze zrobione 2.18, to bardzo dobrze, bo ja z 2.18 też miałam problem. Ale najpierw przed 2.18. Nie, nie, to ty chyba tylko książka moja jest. Otwarta. A, okej. Okay. Tak, to tak. Zobaczyłam. Już myślałam, że to twój latech, ale latechowy dokument, ale jak nie, to niestety będzie trzeba się kiedyś też zastanowić. No dobra, to ja szeruję i właśnie dwa ostatnie zadania, to 2.17 i 2.18 z tej mojej puli. Więc pierwsze 2.17 i tutaj jest wzór na, jest pokazanie, jak działa przekształcenie liniowe na wektor z przestrzeni R3 i dostajemy właśnie wektor w przestrzeni R4. Więc zadanie jest takie, żeby znaleźć macierz transformacji, znaleźć jej rząd, no to to rząd to już umiemy znaleźć, bo jak zawsze trzeba po prostu sprowadzić to do formy macierzy schodkowej i sprawdzić te współczynniki wiodące. No i później trzeba też znaleźć jądro i obraz tego przekształcenia i ich wymiary. No ale zacznijmy od początku, bo w książce ten zapis tej macierzy transformacji i tego przekształcenia liniowego to był tylko jakby w postaci tego typu wzorów, z tego co znalazłam. Także przede wszystkim, żeby móc zapisać jakąkolwiek macierz transformacji, to musimy sobie ustalić jakąś bazę. Więc oczywiście w tym zadaniu wzięłam sobie bazę taką kanoniczną. I to zaraz pokażę. Czyli potrzebujemy bazy w tej przestrzeni V i bazy w tej przestrzeni W. No i trzeba zobaczyć, jak wektory bazy, jak przekształcenie wektorów bazy jest wyrażone w postaci kombinacji liniowej wektorów tej drugiej bazy. No i te współczynniki będą definiować macierz transformacji.
Więc tak to zrobię bardziej krok po kroku. Mamy jeszcze w sumie troszkę czasu, więc to może tak bardziej dokładnie. Chyba, że Ania będzie się bardzo nudzić i mi to powie, to wtedy nie, ale na samym początku, no to tak. Więc jak wygląda to przekształcenie, czyli mamy je z R3 do R4 i działa w ten sposób, że jest X1, X2, X3. A dostajemy wektor czterowymiarowy, który wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że nie pomyliłam się przy przypisywaniu z żadnymi współczynnikami, no ale to w tym momencie nie będzie miało znaczenia. Najwyżej zrobimy inny przykład po prostu. No dobra, czyli jest taki ładny wektor zapisany przez wyrażenia. No i ponieważ chciałam się odnieść bezpośrednio do tej definicji, no to już tak ładnie rozpiszę, że moja baza B, czyli baza w tej przestrzeni R3, to będzie zbiór takich wektorów, że mamy oczywiście kanoniczne biorę, jeżeli mogę, to dlaczego nie? Czyli takie coś. No a C wezmę jako też kanoniczne, ale ponieważ mamy cztery wymiary, to muszę zapisać cztery takie wektory. Już się przyzwyczaiłam wszystko w postaci macierzy pisać, dlatego stąd takie dziwne skróty myślowe i zaczęłam tu zero pisać, no ale dobra. Czyli to są bazy i to, co było zapisane w postaci tego równania, czyli każdy wektor tej bazy zapisuje jako kombinację wektorów z tej bazy, czyli chcę zobaczyć, co się dzieje na przykład z wektorem B1, który jest zresztą równy właśnie to 1, 0, 0. No to według tej definicji dostanę w takim razie po prostu jakby współczynniki przy tym x1, no bo x2 i x3 w tym przypadku są równe 0. Czyli to, co dostanę, to wektor czterowymiarowy. I będą to takie współczynniki. Tak, te pierwsze po prostu podstawiłam pod te równania. I tak samo mogę zrobić z B2, czyli drugim wektorem bazy i z trzecim. Czyli tu dostanę 2, 1, minus 3, 3. A tu 1, 1, 0, 1. No i teraz przechodząc do dalszej części, no to teraz mam przedstawiony jakiś wektor, ale chcę zobaczyć, jakie są jednak te współczynniki alfa. A alfa są współczynnikami przy wektorach bazowych z tej przestrzeni W. No i w tym przypadku, jak wybrałam bazę kanoniczną, to jest bardzo proste. No bo to można zobaczyć, że to jest 3C1, bo to jest 3 razy ten wektor pierwszy, dodać 1 razy ten wektor drugi, czyli dodać C2, dodać 1 razy ten wektor trzeci, czyli C3, no i 2 razy wektor C4. Bazy kanoniczne są bardzo przyjemne, jak widać. Nie trzeba się właściwie o nic martwić, bo zaraz zobaczymy, jaki prosty wynik w związku z tym wychodzi. C4, tak zapiszę.
No i teraz spójrzmy, jak te współczynniki macierzy transformacji będą wyglądać, czyli to są te współczynniki alfa i j. I spójrzmy, jak to wygląda, czyli alfa 1, alfa idzie, te współczynniki, te indeksy idą od 1 do m, to jest ten pierwszy indeks i ten drugi indeks to j, czyli indeks tego wektora pierwszego, czyli jakbym sobie przypisała tutaj, no to to by było a 1, 1, znaczy alfa 1, 1, to by było alfa 2, 1, 3, 1, 4, 1, no i tak dalej, czyli to by było alfa, tutaj z kolei 1, 2, tutaj alfa 1, 3 i tak dalej, a nasza macierz transformacji a fi to są wszystkie te alfy, przy czym to jest ten pierwszy indeks, to jest numer wiersza, to kolumny. Czyli tak można całą macierz zapisać jako taki ogólny wzór, że te indeksy będą i j. No i po prostu jak to zobaczyć w postaci macierzy, no to alfa 1, 1 wyląduje tu, czyli to jest ta trójka. Alfa 2, 1 to jest tutaj, czyli to jest jedynka. 3, 1 jest tutaj, więc tu też jedynkę i tu też dwójkę. No i jak się spisze te wszystkie alfy, to tak jakbym po prostu wzięła te wektory i ustawiła koło siebie. Czyli z takiego wzoru doszłam do całkiem prostego wyniku, że ta macierz transformacji wygląda w ten sposób. I właściwie mogłam to już sobie od razu spisać z tej pierwszej formy, czyli ta baza kanoniczna umożliwiła mi taki dość prosty, umożliwia dość proste przełożenie w tym przypadku, że to są współczynniki przy x1, przy x2, przy x3 i to będą te kolumny macierzy transformacji. No dobrze, więc to jest zdefiniowane, a jeżeli chodzi o rząd tej macierzy, to po przekształceniach wierszowych i sprowadzeniu jej do macierzy z schodkowej zredukowanej, to mi wyszło w ogóle coś takiego, że to będzie bardzo ładne i proste, bo wyjdzie taka macierz, czyli rząd tej macierzy. Jest równy 3. No tutaj też właśnie sobie przykleiłam przykład, jak ten macierz transformacji otrzymywano, tylko tutaj jakby ten bezpośrednie przełożenie z tego wzoru było. My mieliśmy trochę mniej bezpośrednie przełożenie, dopóki sobie nie zdefiniowaliśmy bazy, no ale to się łatwo rozpisywało w bazie kanonicznej. A teraz wrócę do definicji obrazu i jądra przekształcenia, bo to właśnie teraz będę określać, więc jądro przekształcenia, tak na szybko, to są wszystkie te wektory, które w nowej przestrzeni będą dawać zero. A obraz to są po prostu wszystkie możliwe do otrzymania wektory. Czy takie skrótowe przedstawienie jest odpowiednie? Aniu, możesz jakby co to się wtrącać i mi przerywać, ale wydaje mi się, że... Nic się nie wtrącam, bo jest fajnie. Dzięki. Dobrze, to też wracam do przykładu z książki, bo są całkiem dobrze wytłumaczone, więc tutaj też mieli mapowanie zdefiniowane w ten sposób. I żeby znaleźć obraz, to wystarczy znaleźć
jaki jest, jaką przestrzeń dostajemy, rozpiętą przez kolumny macierzy transformacji. Więc to, co tutaj jest do zrobienia, to wzięcie tych wektorów macierzy transformacji, które widzimy, że są liniowo niezależne, więc będą też stanowić bazę tej przestrzeni, tego obrazu, czyli po prostu image. To będzie span takiego zbioru tych kolumn. A na dodatek, ponieważ one są liniowo niezależne, te kolumny, to będzie to równocześnie baza. I w związku z tym możemy, jeżeli mamy trzy wektory i stanowią one bazę, to możemy powiedzieć, że wymiar tego obrazu jest też równy 3. Jeżeli chodzi o jądro przekształcenia, to po prostu musimy rozwiązać AX równe 0. Czyli tak jak wcześniej, sprowadzamy do macierzy schodkowej zredukowanej, jak zawsze właściwie. Czyli to już było zrobione wcześniej. No i tutaj widać, że jedynym rozwiązaniem jest, jeżeli weźmiemy wektor zerowy, czyli jądro przekształcenia. Jest tylko tym wektorem zerowym. Więc ma wymiar 0. I jest taka fajne twierdzenie, które pozwala sprawdzić, czy to rzeczywiście jest prawda, bo jest taka zależność, że biorąc wymiar jądra i wymiar obrazu i sumując je, powinniśmy to dostać wymiar tej przestrzeni wyjściowej. A tutaj co mamy? Mamy wymiar image jest 3, wymiar jądra jest 0, czyli ostatecznie dostajemy 3 i to jest wymiar tej przestrzeni wyjściowej, więc wygląda na to, że takie sprawdzenie pomogło nam stwierdzić, że rzeczywiście ta odpowiedź jest prawdopodobna. Ostatnie zadanie, jakie mi zostało, to takie dość abstrakcyjne i szczerze mówiąc nie miałam zbyt dużo czasu, żeby się nim zająć, także i nawet nie wiem, czy byłabym w stanie je zrobić, więc może spójrzmy na nie na razie, a postaram się je przedstawić za tydzień, jeżeli dzisiaj może Ania wpadnie szybko na genialny pomysł, jak je rozwiązać, to wtedy może opowiedzieć, ale ja się dzisiaj nie podejmuję, a to jest takie śmieszne zadanie, że mamy jakąś przestrzeń wektorową, dwa przekształcenia, które są automorfizmami, czyli to było, że przekształcają przestrzeń, czy to jest mapowanie z przestrzeni w tę samą przestrzeń. I złożenie to jest przekształcenie tożsamościowe. I to, co trzeba pokazać, udowodnić, to, że jądro F to jądro G złożone z F, a obraz G to jest obraz G złożone z F. I jeszcze na dodatek, że jądro F i obraz G to jest wektor zerowy, czyli takie zadanie nieobliczeniowe zupełnie na udowodnienie czegoś. No i tak jak mówię, ja nie miałam czasu, także jeszcze się tym nie zajęłam, ale jest dość ciekawe, więc spróbuję na pewno. Dobrze, także dzięki. To Aniu, jeżeli masz coś jeszcze do dodania, to śmiało. Ja mam jeszcze jedno zadanie, bo też nie udało mi się wszystkiego zrobić.
jest zadanie 2.19, czyli mamy endomorfizm R3 w R3 i mamy macierz transformacji względem bazy kanonicznej już podaną. Mamy określić właśnie jądro i obraz i określić nową macierz względem nowej bazy. Czyli to jest właściwie zadanie, przykład na to, o czym była dyskusja poprzednim razem, właśnie o tych bazach przejścia. Więc od razu przejdę tu i zobaczmy tak. Mamy podaną już macierz, nic nie trzeba robić. Jądro to rozwiązania równania A razy X równa się 0. No ja zawsze najpierw sprawdzam wyznacznik, czy w ogóle jest co robić. Jest wyznacznik niezerowy. A to oznacza, że jedyne rozwiązania tego równania to jest po prostu wektor zerowy. Czyli jądro tego odzorowania to jest po prostu zero. I z tego twierdzenia, na które się powołałaś, też bardzo fajne twierdzenie, mamy, że wymiar jądra, dodać wymiar obrazu, to jest wymiar całej przestrzeni, który u nas jest równy 3. No to to jest, wymiar jądra jest 0, całość jest 3, czyli obraz jest trójwymiarowy, czyli to musi być cała przestrzeń R3. Tu już nie ma co kombinować. Czyli jest wyznaczone. I teraz, żeby znaleźć macierz w nowej bazie, musimy skonstruować macierz przejścia. Czyli macierz przejścia, akurat jeżeli mamy przejście z bazy kanonicznej do jakiejś nowej bazy, to macierz przejścia to jest po prostu macierz zbudowana z tych nowych wektorów, z tego względu, że baza kanoniczna, współczynniki względem bazy kanonicznej to są po prostu te same jak współczynniki wektorów. To jest to samo, co liczyłaś. Czyli jak mamy nową bazę B, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, to po prostu najprościej zapamiętać, że ustawiam te wektory w macierz, to jest moja macierz S. Muszę znaleźć macierz odwrotną. Tutaj też nie szarpałam się, tylko kliknęłam na odpowiednią stronę i mam policzone. I potem tylko przemnożyć odpowiednio, czyli macierz S razy moja macierz ta dana w zadaniu w bazie kanonicznej i razy macierz odwrotna do S. I to jest macierz A z falką, ta nowa macierz w nowej bazie. I już. Tyle. Także to dobrze pokazuje, jak działa ta macierz przejścia. Dobrze. I zostało zadanie 20, które sobie zostawiłam na później, zwłaszcza, że zaczęłam się zastanawiać, czy trzeba aż tak drobiazgowo się nim zajmować, bo tu się powołują na sekcję 4.1 i stwierdziłam, że mamy się na później sobie zostawić? Może zostawimy na później w takim razie. No i to jest koniec zadań. Okej, dzięki. To tak się zastanawiam, bo ja mam te dwa zadania, ty też chciałeś jakieś dokończyć. To czy ewentualnie tych niedobitków nie zostawimy na przyszły tydzień? Co ty na to? No jak się uda rozwiązać oczywiście. Bo no jak się uda. Jest powiedziane, że się uda. Może ktoś nam pomoże, wiesz. No może jeszcze ktoś się włączy, może Igor. Nam poda odpowiedź, jak to zrobić, te zadania. Byłoby super, żeby ktoś nam pomógł, bo trochę utknęłyśmy na tych paru zadaniach. Znaczy, mi się już zaczęło gotować w głowie, więc ja może za tydzień się będę lepiej... Zobaczymy. Zobaczymy. No dobra. No to mamy chwilkę czasu i wiesz co, ja bym zaczęła ten trzeci rozdział o tej geometrii analitycznej. Dobrze, to jeżeli masz siłę, bo ja tak już trochę opadam z sił, ale to jeżeli jest... chcesz nam poopowiadać, to ja bardzo chętnie posłucham. To właśnie, to ja tak relaksacyjnie trochę poopowiadam, to nie są trudne rzeczy. I to może zróbmy tak, bo ja mogę gadać. W związku z czym, jak poczujesz, że już wymiękasz, to mi po prostu daj znać. A wiesz, nagrywamy, także jakby co, to zawsze mogę jeszcze raz obejrzeć, ale okay. Będę zadawać pytania. Ja jeszcze nie czytałam tych rozdziałów, także jak będzie coś niejasne, to na pewno będę się wtrącać. No ale to bardzo fajnie, że opowiesz.
I rozumiem, że będziesz książkę pokazywać, tak? Tak, 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 bo to Okej. najprościej dla mnie jest. Dobrze, dobrze, to dzięki, to ci przekazuję całkowicie i jakby co to będę wtrącać. Dobrze, to popatrzmy sobie tak. Rozdział trzeci, czyli geometria analityczna. Tutaj do tego obrazka, który jest na tej stronie, czyli o wzajemnych powiązaniach między różnymi tematami, dobrze byłoby wrócić później, jak już faktycznie ten rozdział czwarty, dziewiąty czy dziesiąty jakoś, czy nawet dwunasty jakoś będzie ogarnięty, bo wtedy będzie można tutaj sobie wrócić i popatrzeć, jakie tutaj są zależności i co jest gdzie używane. Także to zostawiam do pamięci. I tu przejdźmy sobie tak. Właśnie, tu autorzy zaczynają przede wszystkim od normy. Norma to norma wektora, norma w przestrzeni wektorowej. To jest funkcja, jak popatrzymy na definicję. Funkcja na wektorze, jak to przeczytać matematycznie, wektorowi przyporządkowuje specjalną liczbę w R na pewnych zasadach. I najlepiej jest sobie zakotwiczyć pamięć w tym, że norma wektora to jest po prostu jego długość. I jakkolwiek liczona. Możemy liczyć na różne sposoby. Grunt, żeby funkcja normy spełniała pewne warunki. Przede wszystkim, żeby było mnożenie przez skalar, żeby była tutaj pod tym względem homogeniczna. Tu nierówność trójkąta, czyli mamy, no właśnie, niestety nie ma równości, że norma na sumie to nie jest suma norm, tylko mamy nierówność, no chociaż tyle, że ma jest nierówność w jedną stronę, to jest nierówność trójkąta. Tu popatrzmy na obrazek 3.2. Długość wektora A dodać długość wektora B, znaczy no tak, to jest więcej niż długość sumy tych wektorów. To widać na tym obrazku. I oczywiście też norma musi być dodatnia i równa 0 tylko wtedy, gdy liczymy długość wektora zerowego. Jeżeli norma, bo możemy sobie zdefiniować na różne sposoby normy, jeżeli norma nasza zdefiniowana spełnia te warunki, to to jest bardzo dobry sposób na mierzenie długości wektora. I tu są przykłady dwa, tak zwana norma L1 i norma L2. Ta po lewej stronie tu nazywają ją normą Manhattan. No tak to się nazywa. No, zwykle się mówi L1, ale to szczegół. A norma L2 to jest norma euklidesowa, czyli taka normalna, jaką używamy na co dzień. I norma L1 jest zdefiniowana w ten sposób, że to jest suma wartości bezwzględnych po współczynnikach. I może ja teraz przejdę tu, bo zobaczmy. To wszystko widać? Wszystko jest widoczne. Widać, okej, dobrze. Tam była norma Manhattan, czyli L1, to była suma wartości bezwzględnych, po prostu suma wartości bezwzględnych. Tak jak tutaj w tym wzorze P jest równe 1, to mamy po prostu sumę wartości bezwzględnych po współczynnikach. Ogólnie właśnie, a norma L2 to z kolei bierzemy kwadraty i pierwiastek na tym. To tak jak się w szkole liczyło długość odcinka albo długość wektora, to zawsze był taki bardzo nielubiany wzór, że jest taki wielgachny pierwiastek i w środku kwadraty wszystkich współczynników, suma kwadratów współczynników. To jest właśnie norma L2. Ogólnie można zdefiniować normę LP, czyli wartość bezwzględna do P tej potęgi, na przykład do trzeciej, to wtedy będzie norma L3 i sumujemy i na to pierwiastek trzeciego stopnia. I dowolnie P może do nieskończoności dążyć. Oczywiście dla nieskończoności się definiuje normę L nieskończoność, że to jest po prostu maksimum albo supremum, zależnie ile mamy tych współczynników. Największy ze współczynników, czyli największy ze współrzędnych wektora.
I w ten sposób mamy, to jest ogólnie właśnie zdefiniowane normy, bardzo dobre normy w przestrzeniach wektorowych. My tutaj na potrzeby książki, z tego co widzę, mamy tylko normę L1 i normę euklidesową, czyli normę L2, czyli ta suma do kwadratu i pierwiastek na ten. I tu od razu jest pokazany wzór, że można policzyć długość tego wektora za pomocą iloczynu wektorowego, znaczy iloczynu x transponowane razy x i na to pierwiastek. I to jest to samo. To się też da policzyć. I co jeszcze chciałam pokazać, to to właśnie to, co też tutaj było policzone, czyli pokazane, jak wyglądają właśnie, jak wyglądają zbiory o długości 1. No to normalnie w przestrzeni L2, tej euklidesowej, tej naszej zwykłej, wszystkie punkty, czy wszystkie wektory o długości 1 tworzą po prostu okrąg. Okay? Czyli x kwadrat plus y kwadrat równa się 1, no to jest równanie okręgu. Natomiast w normie Manhattan, czyli tej, że jest tylko suma, to wychodzi taki kwadrat obrócony, który zawiera się oczywiście w tym okręgu. Dla innych norm, tutaj jest ładnie pokazane, właśnie ten fioletowy to jest właśnie norma L1, czyli Manhattan. Tu mamy 1,5. Niebieskie to jest L2, czyli normalny okrąg, tam nie wiem, czy to widać, że to jest okrąg, to powinien być na okrąg. No i dalej następne, norma L3, L6, ile byśmy chcieli, aż do nieskończoności. W nieskończoności to jest po prostu kwadrat. Tutaj. I one się wszystkie tutaj zamykają. Okej, wróćmy do książki. W każdym razie najważniejsza rzecz, jaką trzeba zapamiętać z tego, to to, że norma wektora to jest po prostu jego długość i tę długość możemy liczyć na różne sposoby. Taka techniczna uwaga, zaczęłam Cię gorzej słyszeć, a teraz w ogóle, więc nie wiem. Ale nie wiem czemu, bo ja... A, teraz lepiej? Teraz gorzej? To moja, nie wiem, czy to z mojej strony problem, czy... Poczekaj chwilkę. Nie wiem, może coś na chwilę zasłoniłaś. A teraz? Mikrofon. Teraz jest okej. Okay. Teraz jest okej. Okay. Właśnie, coś mój telefon komórkowy tu wprowadza zakłócenia. Wyłączyłam. Że powinno być już dobrze. Bardzo ładny obrazek ten z Wikipedii widziałam. Fajnie obrazował. Rzeczywiście. Tak. Mhm. No to ciekawe. Nigdy o tym tak nie myślałam. No właśnie, to jest takie właśnie dosyć zaskakujące, to jest bardzo dobry przykład, żeby zaskoczyć studentów pierwszego roku, że właśnie kula może być kwadratem, czy kwadrat jest kulą, to ach. No tak. Dobrze, tutaj mamy inner product, czyli iloczyn skalarny. Iloczyn skalarny dwóch wektorów. I tutaj iloczyny skalarne możemy liczyć też na różne sposoby. Jeden ze sposobów, który znamy właściwie taki szkolny, to coś, co po angielsku nazywa się dot product, a po polsku to też jest iloczyn skalarny. No, po prostu mamy jedno słowo na inner product i dot product. I ten dot product tutaj, jak się pamięta, jak bierzemy iloczyn skalarny dwóch wektorów, to zawsze było pierwsze współrzędna razy pierwsza, dodać druga współrzędna razy druga i tak dalej. Te po prostu kolejne iloczyny i się sumowało. To jest dot product i taki podstawowy iloczyn skalarny, jaki się zna i używa. Oczywiście, tak jak tu mamy napisane, iloczyny skalarne mogą być ogólnie też inaczej zdefiniowane. I tu ogólnie chodzi o to, że to jest przede wszystkim odwzorowanie tak zwane dwuliniowe. Bilinear mapping. To znaczy biorę odwzorowanie omega na dwóch wektorach i w efekcie daje liczbę.
biliniowe, to znaczy, że jest, jak tutaj popatrzymy, równanie 3,6, to jest po prostu liniowość ze względu na pierwszą współrzędną, bo tu mamy kombinację liniową na pierwszej współrzędnej, a następne równanie 3,7 to jest kombinacja, liniowość względem drugiej współrzędnej, to jest kombinacja liniowa na drugiej współrzędnej. Czyli i to ma być liniowe. To jest to. I definicja. Ogólnie odwzorowanie dwuliniowe o wartościach R jest, mamy tu definicję, jest symetryczne. Jak zmienimy kolejność, to jest to to samo. I dodatnio określone, czyli przyjmuje wartości dodatnie, a zero tylko dla zera, dla wektora 0, 0. I teraz, co tu jest istotnego, że właśnie ogólnie taką funkcję dwuliniową, która jest właśnie dwuliniowa, określona w R, dodatnio określona, symetryczna, to się nazywa ogólnie iloczyn skalarny. I zwykle się pisze właśnie, oni tu będą zaznaczać tymi nawiasami trójkątnymi. I właśnie może pouczający przykład, taki iloczyn skalarny, który nie jest tym szkolnym dot product, to jest funkcja zdefiniowana właśnie w ten sposób, równanie 3,9. No można sprawdzić, że jest, to musi być symetryczna, czyli jak zamienię x i y miejscami, to dostanę to samo. Tak, to są iloczyny, to właściwie wszystko jedno. A ten iloczyn też, tak, to też będzie to samo. I czy to jest dodatnie, no to też trzeba by było popatrzeć. Dobrze. I co, to może jeszcze opowiem tylko o macierzach. Zobaczymy, ile to zajmie. Macierze właśnie symetrycznie, dodatnio określone. One są, co tutaj jest najważniejsze, no tak, symetryczne, dodatnio określone, są odwracalne od razu, w związku z czym nie dziwota, że będą w tym machine learning grać główną rolę. I przede wszystkim tutaj mamy, że można je zdefiniować przez iloczyn skalarny. I najlepiej tu na dole. Jak popatrzymy na równanie 3,9, to dokładnie jest właśnie opisane, że jak mamy iloczyn skalarny dwóch wektorów x i y, i każdy z tych wektorów x i y możemy przedstawić za pomocą wektorów bazowych. I tutaj bazy mamy b, b1 do bn, czyli x to jest kombinacja liniowa z współczynnikami phi, a y to kombinacja ze współczynnikami lambda. I jak to wstawimy, no to z liniowości, liniowość, czyli odwzorowanie na sumie, to jest suma odwzorowań i mnożenie przez stałą wychodzi też przed odwzorowanie, no to wszystkie te sumy nam wychodzą przed iloczyn skalarny, wszystkie mnożenia przez współczynniki też i zostaje nam w środku tylko iloczyny skalarne, właściwie same z sobą tych wektorów bazowych. I z tych wektorów bazowych i z tych iloczynów skalarnych możemy zbudować macierz A i J. I w ten sposób możemy zapisać iloczyn skalarny w tej przestrzeni jako wektor razy macierz razy wektor. I to jest to samo. Czyli możemy, to będziemy często używać, jak patrzyłam, jakie są zadania w tym rozdziale, to będzie używane to równanie. Czyli możemy właściwie w jednoznaczny sposób przypisać iloczynowi skalarnemu macierz. To jest bardzo wygodne. Symetria iloczynu skalarnego znaczy, że macierz A jest symetryczna, no bo jak zamienimy miejscami X i Y, to tu mi się B i B J zamienią miejscami we wszystkich możliwych konfiguracjach.
I tutaj mamy jeszcze dodatnia określoność, to znaczy iloczyn skalarny ma dać w efekcie wynik dodatni. I to po prostu przez przyrównanie równania 3,10 do 3,11 widać, że w takim razie efekt tego iloczynu ma być dodatni. I co tu mamy? Tu definicja 3,4 to właściwie jest tylko słownictwo nowe. Że ta macierz, która spełnia te wszystkie warunki, nazywamy ją symetryczną i dodatnio określoną. I teraz popatrzmy sobie na przykład. Macierz A1 jest dodatnio określona. O tak, po pierwsze, one obie są symetryczne. Symetryczne to znaczy, że są symetryczne względem diagonali, czyli tu po przeciwnych miejscach muszą być te same wyrazy, a na diagonali może być cokolwiek. Więc one obie są symetryczne. Okay. Teraz dodatnia określoność. Jak policzę sobie x razy macierz razy x i to wszystko pracowicie wymnożymy, to dostaniemy taką formę kwadratową, którą jak się rozpisze, tu iloczyn jest, znaczy tu jest wzór skróconego mnożenia, jak się dobrze popatrzy. Czyli w efekcie to jest suma dwóch kwadratów, czyli coś, co jest zawsze dodatnie. Żeby to było zerem, to muszę za x wstawić 0. I to dokładnie znaczy, że ta macierz A1 jest dodatnio określona. A z kolei A2 jest symetryczna, ale nie jest dodatnio określona, no bo jak zrobię tę samą operację, to dostaję różnicę kwadratów. I to nie zawsze jest dodatnie. No to jest oczywisty sposób. Tutaj na przykład wektora, za którego to się wszystko psuje. Dobrze, czyli w skrócie można powiedzieć właśnie równanie 3,14, że iloczyn skalarny można zapisać za pomocą macierzy symetrycznej dodatnio określonej. I co? Właściwie zostało nam potwierdzenie, które to wszystko streszcza i własności. No właśnie, bośmy mieli przecież jądro odwzorowania i jądro odwzorowania, które, no bo tak, inner product, czyli iloczyn skalarny też jest odwzorowaniem, też ma swoje jądro, odwzorowanie liniowe. I tutaj odwzorowanie takiego iloczynu skalarnego jest po prostu równe 0, ponieważ jak patrząc na macierz dodatnią, określoną i symetryczną, ten wynik jest zawsze dodatni, a równa się 0 tylko jak za x wstawimy 0. I co ciekawe, tu mi się to spodobała ta własność, że elementy na przekątnej takiej macierzy będą zawsze dodatnie, ponieważ jak przyłożymy wektory kanoniczne, te bazowe kanoniczne, czyli tam 1, 0, 0 i tak dalej, to ten iloczyn to będzie po prostu wartość odpowiedniego współczynnika na przekątnej. A to ma być dodatnie. No to w takim razie wszystkie wyrazy na przekątnej muszą być dodatnie. Bardzo fajne, bo w tym momencie jak popatrzymy na macierz, która będzie miała na przekątnej coś ujemnego, to od razu znaczy, że ona nie jest dodatnio określona, w związku z czym się nie nadaje na przykład na dobry iloczyn skalarny. Bardzo przydatne. Dobrze, to nie wiem, czy może bym skończyła teraz, bo bym wtedy za tydzień powiedziała, następna rzecz, jaka tu jest, to jest długości i odległości, to wtedy byłoby fajne takie streszczenie tego, co dzisiaj mówiłam. Dobrze, super. To dzięki Ci za wprowadzenie do tych tematów. Dla mnie to jest jeszcze do przetrawienia, ale bardzo fajnie i też te właśnie te obrazki ciekawe. No i też pewnie będę chciała jakieś tematy wziąć, więc nie zabieraj wszystkich jeszcze. Ale to. Ale to ja w takim razie sobie zaznaczę w tym w rozpisce, co ja chcę. Super.
Super. To dzięki Ci bardzo. Czyli za tydzień, jak nam się uda rozwiązać zadania, to jeszcze je pokażemy. No i dalej będziemy te tematy przerabiać. Okej, dobra. W takim razie już będziemy kończyć No, i ja myślę, że dzisiaj te dzięki głowy bardzo. odpowiednio spuchły, także już Tak, wystarczy. zdecydowanie. Także kończę nagrywanie i do usłyszenia za tydzień. Dzięki jeszcze raz. Dobrze, to na razie. Okej. Okay.